Świecie po raz kolejny dołączyło do ponad 500 miast w Polsce w sposób szczególny obchodzących dzień 6 stycznia i stało się tym samym częścią największych jasełek świata. Wszystko za sprawą orszaku Trzech Króli, który w święto objawienia pańskiego przeszedł ulicami miasta. Przygotowując nawet dzieci, których szkoły uczestniczyły w naszym orszaku, przygotowując te dzieci, rodzice uczestniczyli, czyli już gdzieś tam rodzina była zaangażowana, ale to jest ten jeden z aspektów. Myśmy nasz świecki pomysł wzbogacili o koncert, dosłownie nazywa się właśnie Rodzinna Kolęda dla Świecia. Kolorowy korowód, na czele którego stanęli trzej królowie symbolizujący trzy kontynenty, Europę, Afrykę i Azję, wyruszył z centrum miasta do amfiteatru, gdzie królowie pokłonili się świętej rodzinie. Bardzo ładne święto, prawda? I ludzie wyjdą z domów, przejdą się, pośpiewają kolędy wspólnie, także to jest bardzo dobry pomysł. Po paradzie orszaku w hali widowiskowej odbył się koncert kolęd i piosenek zimowych. Obchody święta Trzech Króli w Świeciu to promowanie rodzinnego spędzania święta objawienia Bożego, podtrzymywanie tradycji jasełkowej, wspólne kolędowanie i tworzenie płaszczyzny dialogu międzypokoleniowego. To jest bardzo piękne, że to jest takie święto nawet nie tylko rodziny, ale wspólnoty całego miasta, bo rzeczywiście bardzo wielu ludzi tu przychodzi, mimo rzeczywiście mrozu, mimo trudnych warunków, ale po prostu są. Organizacja orszaku Trzech Króli w Świeciu to też integracja, bo gmina Świecie i powiat postawiły na współpracę. Reprezentacje obu samorządów wzięły udział w konkursie i przygotowały autorskie występy, pokazując tym samym, że urzędnicy mają dystans do samych siebie.